26 października 2023 roku. No, takie zjawisko na mojej polance to nie jest sprawa częsta. A piękny klonik z daleka. Jeden, drugi. Dlaczego sprawa nieczęsta? Bo taka cisza, bo bez wiatru. A mały piesek z daleka może będzie widoczny. Patrzy na mnie. A co ta kobieta robi? Takim wolnym krokiem tutaj chodzi. No przecież to tutaj się idzie szybko, energicznie. Aż piesek przysiadł i się zamyślił. Ach, co za piękny poranek. Wiem, mówię to za każdym razem. No chyba, że to nie jest poranek. To mówię, co za piękny dzień. No i tak dalej. O pogodzie wszystko, łaskawa temperatura. Cudowna polanka, cisza. Jak to w mieście, taka cisza, jakby nie cisza. Ale tu jest wspaniale. I tytuł filmu mam taki nieodkrywczy, ale odkryłam pewne zjawisko, dla mnie bardzo ciekawe i właściwie waham się, czy tytuł mojego filmiku nie powinien być co za ulga, ale w domu wymyśliłam, tylko nielicznym, no, zastanowię się jeszcze, tylko nielicznym. O czym to będzie? Jak to ugryźć, żeby nie było nietaktownie, żeby nie było za przemądrzale albo jakoś, no nie wiem, jak taki delikatny temat, taka delikatna materia. Jak mamy jakieś problemy, to często, jeśli mamy szerokie grono przyjaciół, przyjaciółek, znajomych, bliskich nam osób, to opowiadamy o tych swoich bolączkach jednej osobie, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej też. No bo ludzie chcą wiedzieć, co tam u nas, jak nam się udało pokonać taki problem, rozwiązać taką trudną sprawę, pokonać taką trudność i tak dalej, i tak dalej. I przychodzi taki moment, taka chwila, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni. Po pierwsze naszymi problemami, naszymi zmartwieniami, naszymi różnymi przeszkodami, ale nade wszystko jesteśmy umordowani opowiadaniem o tym kolejnym osobom. Wtedy można powiedzieć, no zaraz, chwileczkę, no prosta sprawa, no to nie opowiadaj. No ale jak się kogoś zna 40 lat, to szczerze się mówi o tym, czy o tamtym. Nawet nie szukając rozwiązania, ale po prostu, no bo o tym się mówi. No nie można tylko mówić o filmie, o książce, o pogodzie. O polityce? To dopiero temat straszny. Tak czy inaczej, czuję się wtedy znużenie, zniechęcenie, a nawet chwilami takie poirytowanie, że znowu o tym mówię, a tak naprawdę to wcale mówić nie chcę. Jaki na to sposób? Odkryłam to niechcący. Ale to jest wspaniały sposób. Nawet to nie jest małe kłamstewko, ale po prostu zamiast rozwijać się w temacie swoich bolączek, w momencie, kiedy wcale już nie chcemy o tym gadać i miądlić tego i dodawać tylko mocy temu wszystkiemu, to po prostu mówimy tylko nielicznym. Takim, przy których czujemy, że jak to powiedzieć najdelikatniej,
że nie czerpią żadnej satysfakcji, to za dużo słowo, ale takiej przyjemności w słuchaniu, że komuś jest gorzej niż nam. O, ale w takim momencie te osoby mają tysiące rad, recept, które słuchają o naszych bolączkach. Rad, recept, zdziwienia. Nie, no co ty, to tak to nie może być. Przecież to jest... I na przykład powtarzanie tego, co człowiek bardzo dobrze wie. Tak, to nie tak powinno wyglądać. To powinno wyglądać inaczej, ale jest tak i tak. No i co? No i co? Zabić się od razu, człowiek nie zabije, bo i po co właściwie? Więc co za ulga, kiedy można mówić o swoich bolączkach nielicznym. To po pierwsze, ale co mówić tym licznym? A tych licznych zbywać prostymi informacjami. Tak, dobrze jest, naprawdę. No, jakoś leci. Ale to jest nieszczerze. No to co? Ale co za ulga. To naprawdę odkryłam to z wielką radością. Jeszcze zastanowiła mnie jedna rzecz. Taka niepokojąca dość. Że nagle nie ma tematów. Że moje bolączki, moje różne trudne sytuacje były znakomitym tematem do tych rozważań wielogodzinnych i analiz. Ho, ho, i co my teraz zrobimy? I o czym my będziemy teraz rozmawiać? Ach, nie wiem, czy ktoś coś zrozumie z tej mojej gadki dzisiejszej, ale postanowienie, które mam, pozwala mi tak lekko myśleć nawet o tych smutnych sprawach, które dotyczą mojego życia, moich przyjaciół, mojej rodziny, tych nierozwiązanych problemów. I jeśli tylko nieliczni będą naprawdę o tym wiedzieć, to czuję, że tak będzie lepiej. Że wcale nie mam zapotrzebowania, żeby cały ten świat się dowiedział, jak mi ciężko w takiej czy innej sytuacji. Co za ulga. No nie wiem, naprawdę, chyba to będzie lepszy tytuł mojego filmiku, bo nawet o tym mówiąc czuję ulgę. Kiedy byłam młodą, piękną i bardzo głupiutką kobietą, to naprawdę nawijałam o swoich zmartwieniach każdemu, kto chciał słuchać. Lepiej się z tym czułam? Nie. Nie. A byli przecież i tacy, którzy zachowywali się nietaktownie i na przykład przy moich żalach dokładali jeszcze tym osobom na przykład, na które się żaliłam. A, dawne czasy. Jeszcze wtedy tego nie rozumiałam i nadal tego do końca nie rozumiem, ale tak jest lepiej, zdecydowanie. Nie, żeby wszystko chować dla siebie, bo człowiek przecież musi komuś powiedzieć, że mu ciężko, że mu źle, że ma taki problem i nie wie, co z nim zrobić. Ale to jest co innego niż wałkowanie wielogodzinne tych swoich trudności, które w sumie to wałkowanie niewiele wnosi, niewiele daje i nie przynosi ulgi. A przecież można porozmawiać o pogodzie, o obrazach, o jesieni, o tym, co się dzieje na świecie, o książce, o tym, co się robi, o zdrowiu też rozmowy są niekończące się w moim wieku. Ale też za nimi nie przepadam aż tak bardzo, kiedy są takie szczegółowe i wielogodzinne. No dobra. Tylko nielicznym. I tak jest naprawdę znakomicie. Można poczuć wtedy wielką ulgę. I ci, którzy może wysłuchają tego filmiku,
robili do tej pory tak jak ja, czyli całemu światu opowiadali wszystko z detalami, a czuli tylko ciężar, kiedy tak już się zadziało. Będą rozumieli mnie najlepiej, bo przecież jest całe mnóstwo ludzi, którzy są skryci i o swoich głębokich, smutnych sprawach nie opowiadają nikomu albo prawie nikomu. I naprawdę tak jest lepiej. Trzeba mieć tych zaufanych, nielicznych, tych, którzy z tobą popłaczą i nie będą wymądrzać się i robić wykładów, ale wspólnie poszukają z tobą rozwiązania, jakiejś rady, ale takiej płynącej z serca, i ty, człowieku, od razu wiesz, że powierzyłeś swój smutek właściwej osobie. Właściwej osobie. A, to dopiero mi się z Darką udało powierzyć swój smutek właściwej osobie. Bo nie zawsze, nawet ta przyjaciółka od 40 lat, nie zawsze jest tą właściwą osobą. To może taki będzie tytuł? Prawda jest taka, że my to zawsze czujemy i wiemy. Kiedy swój smutek powierzamy właściwej osobie, a kiedy po spotkaniu jesteśmy zdołowani, mimo że powiedzieliśmy wszystko, co nam leży na wątrobie i na sercu, i nie poczuliśmy ulgi, to znaczy, że osoba, której powierzyliśmy swój smutek, nie jest tą właściwą osobą. No i tyle w tym temacie zawiłym i takim jakimś niejasnym, jak sądzę. A Polanka dzisiaj łaskawa, piękna, cichutka, zamyślona. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Z taką refleksją, że swój smutek warto powierzyć właściwym osobom. Zawsze się to czuje, że one są właściwe.